Od wieków artyści wszelakiej maści stają na głowach, żeby znaleźć nowe formy przekazu i zrewolucjonizować sztukę. No, nie inaczej jest z grami. Gry akurat to dość młode medium i tutaj eksperymentatorzy mają bardzo duże pole do popisu. Dziś tematem będą dziwne eksperymenty gatunkowe właśnie tych osób, które o dziwo się udały. Gry logiczne i puzzle kojarzą nam się głównie z minigrami albo pierdółkami dla casuali. I owszem, Tetris jest jedną z gier, która przyczyniła się do sukcesu pierwszego Game Boya, a gry logiczne do dziś masowo wpychają się na nasze mobilne sprzęty. Mało kto jednak bierze te produkcje na poważnie i oczekuje od nich jakiejś głębi czy rozbudowanej historii. Puzzle Quest Challenge of the Warlords pokazało, że da się zrobić mieszankę RPGa i układania kamyczków w rzędzie. Nie wchodząc w szczegóły, w duszy Puzzle Quest był RPGiem, ale RPGową walkę zastąpił tu schemat niczym z Bejeweled. I tak oto rzucaliśmy czary, robiliśmy questy, polowaliśmy na smoki i braliśmy po skrzydła kompanów. Prostota gry skrywała pod sobą głębię i mimo, że nie wyglądało to jak rasowy RPG, wciągało jak bagno. Owszem, pod koniec gra stawała się ciut zbyt trudna i monotonna, jednak pozostaje w naszej pamięci jako chyba najmilsza niespodzianka 2007 roku. Bardzo podobne do Puzzle Quest są tak zwane mangowe Heroesy, czyli Might and Magic Clash of Heroes. Heroesy? Anime? Matka, dzwoń po egzorcystę! Tak z pewnością zareagowała większość fanów kultowej trójki w kraju nad Wisłą. Jak na ironię, Clash of Heroes niby jest taką małą grą, ale jest o wiele lepsze niż część tych numerycznych Heroesów. No a na pewno lepsze niż czwórka. Skupmy się na chwilę na stylistyce niczym z kart japońskiego komiksu. Zazwyczaj mangowa kreska może nam się kojarzyć z epatowaniem golizną, durnymi żartami i specyficznością. Clash of Heroes jednak nie dotyczyły te problemy, bo za produkcję odpowiadało kanadyjskie Capybara Games, które zasłynęło za sprawą interesującego Super Time Force czy nadchodzącego Below. Poznawaliśmy historię z perspektywy piątki młodych dowódców, związanych z różnymi zamkami, a sama historia osadzona była w świecie Ashen i chronologicznie miała być prequelem do Heroesa piątki. Dlaczego jest to dziwny miks gatunków, który dał radę? Bo tak samo jak Puzzle Quest mieszał RPGa, strategię i grę logiczną. Podobnie jak w dużych Heroesach, podróżujemy tu po świecie, zbieramy różne rzeczy i kupujemy jednostki. Jednak kiedy przychodzi co do czego i musimy rozwiązać sprawy siłą, nasze jednostki trafiają na pole bitwy, a my niczym w Puzzle Quest musimy je ustawiać w rządki, tworząc coraz to silniejsze kombinacje i wykorzystywać słabe punkty w formacjach przeciwnika. Czasem będzie też trzeba zaryzykować, bo po udanej ofensywie mogliśmy odsłonić generała i skazać się na porażkę. Interesująca historia i wciągająca rozgrywka. To są dwie rzeczy, za które pamiętam tę produkcję. No i zdawać by się mogło, że takie małe mangowe Heroesy obok podstawowego rodzeństwa się broniły. Gratulacje Ubisoft, ten eksperyment się wam opłacił. W przypadku Clash of Heroes i Puzzle Quest zabawiono się z mechaniką i obydwie zdają się być naturalnym efektem ewolucji gier logicznych. Kiedy twórcy biorą się za film czy komiks jako materiał źródłowy, z przekonaniem, że growa adaptacja nadaje się do tego idealnie, my dostajemy okropne gnioty, no bo niektóre postacie nie nadają się do mordobić czy slasherów. Jeżeli chcemy opowiedzieć pewną historię lub oddać pewien klimat, trzeba zabawić się z konwencją, bo serial czy komiks zupełnie inaczej opowiada historię niż gra. I tu pojawia się szalenie niedocenione Deadly Premonition. To była gra dziwna, brzydka i toporna, więc dlaczego trafiła na naszą listę i zbiera zarówno wysokie noty, jak i słabe oceny? To idealny przykład produkcji, w której ambicje twórców bardzo ograniczył budżet i ich możliwości. Bo mamy tutaj tak, sandboxa, grę akcji, survival horror, różne minigierki i do tego grę detektywistyczną. Jako agent FBI trafiamy do małego amerykańskiego miasteczka, by rozwiązać tajemnicę pewnego morderstwa. Brzmi znajomo? Oczywiście, to nic innego jak hołd w stronę kultowego serialu Twin Peaks. A jeżeli jesteście fanami Lyncha, to z pewnością będziecie co kilka minut łapać nawiązania do śledztwa Coopera w mieście pełnym ekscentrycznych postaci. Deadly Premonition zdaje się chcieć być tym, czym miał być początkowo Alan Wake, zanim Remedy odpuściło sandboxowy zamysł w późniejszych fazach produkcji. Tytuł nie jest mieszaniną gatunków bez powodu, bo współgra to z opowiadaną historią. Czerpiąc z różnych gatunków, gra może balansować między horrorem a sitcomem w świecie, w którym przeplatają się różne wątki różnych postaci. Frustracja niedoróbkami szybko wynagradza świetna fabuła i klimat, których nie dałoby się utrzymać w bardziej standardowej produkcji. Mieszanka gatunków była tutaj kluczowa. Kiedy wgryziemy się głębiej w świat Deadly Premonition, staje się jasne, że twórcom z Access Games przyświecał jeden cel – oddać ducha serialu w grze. Niestety nie jest to takie proste i nie dałoby się tego zrobić, ograniczając się do jakiegoś jednego uniwersalnego standardu czy schematów gatunkowych.
No, i kiedy popatrzymy na to z boku, staje się jasne, że to nie jest takie zero-jedynkowe, by przełożyć film na grę i vice versa. Skoro mowa o growych adaptacjach ze srebrnego ekranu, skupmy się na świecie animacji. Dragon Ball Z, serial kultowy. Humor, świetne postacie, no i te epickie walki, gdzie przez kilka odcinków bohaterowie okładali się pięściami. O dziesiątkach gier z tego uniwersum wspominałem już kilkakrotnie w Zewie Japonii. Schemat serialu wybornie nadaje się do bijatyki, jednak o dziwo, najlepsze gry z tego uniwersum bijatykami wcale nie były. Mam tu na myśli serię Legacy of Goku na Game Boy Advance. Dziwny miks JRPG-a, gry akcji i hack and slasha niczym Diablo. Każda kolejna część z trylogii skupiała się na innej sadze serialu, gdzie punktem kulminacyjnym była nowa transformacja i pokonanie głównego złego. Na papierze jest to schemat, który nie mógł się udać. W końcu, co mają wspólnego ściany tekstu i eksploracja z widowiskowymi walkami? A tu proszę, seria jest najwierniejszym wirtualnym odwzorowaniem wydarzeń z ekranu, bo Dragon Ball to nie tylko walki. Swobodnie mogliśmy szwendać się po miastach i pustkowiach tego świata, robiliśmy drobne questy i rozwijaliśmy nasze postacie, czy zdobywaliśmy dla nich coraz lepszy ekwipunek. Rozgrywka w tym małym potworku może nie była szalenie rozbudowana i polegała bardziej na zręczności i grindzie, ale mimo wszystko, chyba jak w żadnej innej produkcji, udało się uchwycić klimat smoczych kul. No i jeszcze ta czołówka. Podobny eksperyment zrobiono w miniserii X-Men Legends, która szybko ewoluowała w zapomniane już Marvel Ultimate Alliance. Zarówno bijatyki, jak i standardowe gry akcji nie były w stanie w 100% oddać klimatu komiksów i seriali z mutantami. A nawet jeśli na papierze coś wyglądało intrygująco, to w praktyce i tak odstawało to od oryginału. Wystarczy spojrzeć na X-Men vs. Street Fighter, gdzie w drugiej minucie Storm i Cyclops kopią i biją więcej niż w całym serialu z lat 90. Ja wiem, że to bijatyka i bić się powinno, ale kompletnie mi to do niektórych postaci nie pasuje. To oczywiste, że X-Meni nadają się do czegoś zupełnie innego, czegoś dziwnego. No a taką dziwną grę trudniej sprzedać na spotkaniu z zarządem, no a jeszcze trudniej mniej świadomemu konsumentowi. No i zazwyczaj kończy to na gniotach, albo grach, gdzie postacie robią co innego niż powinny. Tutaj muszę pochwalić średnie Space Marine. Mało wymyślny klon Gears of War? Jak najbardziej. Ale żadna gra z uniwersum 40K nie pozwoliła mi tak wczuć się w kosmicznego Marine, bo do konfliktu z orkami i historii tych właśnie postaci, miks slashera i strzelaniny TPP nadawał się wprost idealnie. Niestety, że zabrakło tego czegoś. W świecie gier wideo nie można bać się eksperymentów, szczególnie kiedy standardy stają się powoli oklepane. Na koniec zabrałbym was w świat Pokémonów. Kto by pomyślał, że kieszonkowe potwory nadają się do czegoś innego niż zbierania odznak i biegania po chaszczach? A tu niespodzianka. Mamy takie perełki jak Pokémon Conquest, który zabiera nas do strategii w feudalnej Japonii, czy wydanego niedawno Pokémon Tournament, który był bijatyką zgrabnie mieszającą to wszystko z elementami RPGa. Nie można bać eksperymentów, bo to przez nie gry rozwijają się najbardziej. Szukając nowych form przekazu i nowych doznań, gry AAA ogólnie zawodzą. Jednak to, że eksperymenty są trudne, nie znaczy, że powinniśmy ich zaniechać. To, co nie udaje się w wysokobudżetowych grach, jest świetnie realizowane w najróżniejszych grach indie. Ale to już historia na inny materiał.